Cześć, dzisiaj ze mną Paweł Borkowski, makijażysta Estée Lauder, a ja dzisiaj wyjątkowo wcielam się w rolę modelki. I powiedz mi, Paweł, co dzisiaj będziemy robić? Cześć kochani, cześć Kinga. Dzisiaj mam wyjątkowy makijaż. Jest to moja taka inspiracja makijażem sezonowym. Będzie to makijaż w stylu angielskim. Jeżeli chcecie się przekonać, jak wyglądają poszczególne kroki w tym makijażu, zostańcie z nami do końca. A Kinga, ten makijaż, powiem Ci, będzie szyty na miarę. On będzie idealnie pasował do Twojego typu urody. Super, nie mogę się doczekać. Jesteś gotowa? Tak. To zaczynamy. My przygotowaliśmy wcześniej Kindze cerę, nakładając oczywiście nasz bestseller, czyli Advanced Night Repair Serum. Następnie zastosowałem się Revitalizing Supreme Wake Up Balm. Jest to taki balsam przebudzający skórę. On ma drobinki rozświetlające. Uwielbiam ten produkt w momencie, kiedy wykonujemy takie makijaże świetliste, kobiece. No i na koniec pojawił się krem pod oczy w postaci koncentratu z linii Advanced Night Repair Max Matrix. To są trzy produkty, które pojawiły się na twarzy, ale uwaga, słuchajcie, nie zapominajcie nigdy o pielęgnacji skóry ust. Dlatego też ja dzisiaj zastosowałem u Kingi te dwa produkty. Jest to Lip Potion, takie serum do ust, które jest absolutnie komfortowe, tak, mam nadzieję, że to czujesz. Tak. A drugi produkt to jest Lip Volumizer, czyli produkt, który przepięknie nadaje ustom takiego efektu 3D. Myślę, że każda z Was spokojnie może tego użyć i będzie zachwycona. Jeżeli nie zdążyliście wszystkiego zapamiętać, to wszystkie nazwy produktów są w opisie pod filmem. Kochani, słuchajcie, zaczynamy. Ja sobie to dzielę na trzy segmenty. Pierwszy segment to oczywiście jest perfekcyjna, idealna cera. Kinga jest opalona, nie wiem, czy miałaś jakieś wakacje, aczkolwiek wygląda Twoja cera szalenie zjawiskowo. A dziękuję bardzo. Zaczynam od naszego bestsellera, czyli podkładu Double Wear. Podkładu, który możecie używać na kilka sposobów. Ja dzisiaj pokażę Ci taki trik makijażystów globalnych, czyli takich właśnie światowych. Zaczynając od serum i mieszając go z podkładem. Dokładnie, też lubię go bardzo mieszać, jeżeli chodzi o inne produkty. On się u mnie super sprawdza w połączeniu z bazą rozświetlającą. Tak, to jest idealne rozwiązanie. I teraz tak, mieszamy sobie podkład. Zawsze więcej troszkę podkładu, mniej serum. Patyczek kosmetyczny, aby sobie móc to właśnie tak zmieszać. Dodam, że dwie formuły są beztłuszczowe. Zarówno formuła serum, jak i formuła podkładu. Dzięki czemu uzyskujemy jednolitą formułę już finalnie podkładu. Ja podkład nakładam pędzelkiem i zaczynamy sobie od partii zewnętrznych tutaj policzków. Na zasadzie takiego krótkiego, szybkiego ruchu. O, w ten sposób. To, co za chwilę zobaczysz, to ten efekt zmieszania podkładu z serum, który powoduje taką bardzo cienką walkę. No właśnie, jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze nie mieszałam podkładu z serum. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na koniec. Wygląda to szalenie zjawiskowo. Powiem Ci, że ja już to widzę, bo jest naprawdę jakby formuła zupełnie inna, tak? Nie tracimy absolutnie tutaj właściwości trwałości podkładu, bo wiemy, że Double Wear to jest podkład o przedłużonej trwałości do 24 godzin. Natomiast efekt finalny jest zupełnie, zupełnie inny. Ja już się nie mogę doczekać efektu, jaki powstał z tej mieszanki. Czy mogę zobaczyć? Śmiało, lusterko jest, proszę. Wow, wygląda bardzo naturalnie i nie widać tego matu tak bardzo. Tak, efekt jest naprawdę zjawiskowy. Kochani, słuchajcie, to nie jest żadna ściema, ponieważ ja ten sam efekt tego triku uczę moich klientek na szkołach makijażu. Super, właśnie fajny trik na to, żeby ten podkład nadal był trwały, żeby nie był taki mocno matowy, ale żeby super się trzymał cery, jeszcze dodatkowo połączony z pielęgnacją. Dokładnie. I teraz możemy powiedzieć i podkreślić, że ten podkład nadaje się do każdego typu cery. Także jedziemy dalej. Tak. Kolejnym produktem jest korektor. Ja dzisiaj użyję Double Wear Stay in Place. Mhm. Jest to korektor również o przedłużonej trwałości pod oczy. Pod oczami mamy nałożoną pielęgnację, dlatego też się nie martwię, że będzie to korektor o przedłużonej trwałości. Ja korektor nakładam taką techniką, że kilka takich kropek pod oczami, tu ewidentnie nieco więcej, bo mamy jaśniejszą strefę pod okiem. Jest kilka różnych technik. Ja uważam, że każda technika jest absolutnie dobra, tylko każda technika jest charakterystyczna dla każdej marki. A lepiej nakładać ten korektor pędzelkiem czy opuszkiem palca na przykład? Ja rozprowadzam pędzelkiem. Mhm. Jest to pędzelek syntetyczny. Wtedy bardzo dobrze ma przyczepność korektor do skóry. I opuszką palca w tym momencie lekko tapuję. Okay. Czyli wklepuję, uzyskując taki piękny, bardzo naturalny efekt. To przejście korektora z podkładem no, jest po prostu nieskazitelne. Musisz to zobaczyć, zobacz. Taki efekt już lubię na co dzień, że faktycznie jest fajny korektor skryjący, ale jest nałożony w taki sposób, że go po prostu nie widać. No dobrze, mamy podkład, mamy korektor. I co teraz? Teraz będzie trik makijażowy.
z zastosowaniem naszego najnowszego rozświetlacza. I teraz co ja robię? Słuchajcie, oczywiście nie jest buzia przypudrowana, ponieważ chcę uzyskać taki naturalny efekt glow. Nabieram sobie tego rozświetlacza. On będzie występował w 3 odcieniach. Ja tutaj wybrałem numer, od razu mówię 1. I nakładamy ten rozświetlacz w partie, oczywiście te, które nakłada się zazwyczaj, czyli szczyt kości policzkowych, lekko wmasowując pędzelkiem. Zahaczam lekko o łuk skroni. Musimy to pięknie wmasować. Nabieram. Grzbiet nosa. Grzbiet nosa, żeby pięknie odbijał się blask. Łuk kupidyna. Boże, jak to pięknie pachnie. Tak, zapach lekko. Jest niesamowity. Lekko brudkę muskamy, dosłownie odrobinę. Czułko również tutaj bardzo subtelnie. I przechodzimy druga strona. Rozumiem, że pudrując będziesz unikał tych partii, na które nakładasz rozświetlacz. Nie, będę pudrował całą twarz, bo muszę przykryć tę taflę po to, aby ten efekt był bardzo subtelny, bo taki jest zamysł w całym makijażu. Efekt musi być szalenie naturalny, bo pamiętaj, że jest to makijaż, wersja makijażu bardziej takiego dziennego. Okay. A jak wiemy, światło dzienne nie lubi zbyt smutnego makijażu. Puder sypki. Tak, znam go. Doskonały puder przedłużający trwałość całego makijażu, jednocześnie nie zmieniający odcienia, ale także powoduje, że make-up wygląda szalenie naturalnie. Jest na tyle subtelny. Ja tego nie słyszałem, bo ja jestem zwolennikiem jednak niepudrowania skóry pod oczami, ale jeżeli położysz, to nic się nie stanie. I zaczynamy, słuchajcie, od czoła. Tak, słuchajcie, pudrowanie skóry pod okiem to jest bardzo kontrowersyjne, ale dzisiaj pomijamy. Tak, czoło, nos, pod nosem broda. I teraz to, co jest ważne, w ten sposób nakładamy sobie pędzelek i jedziemy tutaj, gdzie mamy zazwyczaj rozszerzone pory na zasadzie takiego lekkiego, pulsacyjnej aplikacji. Takiej, o właśnie, subtelnie i potem lekko muskamy i wyciągamy. Takiej techniki jeszcze nie widziałam. Trzeba mieć też specjalny pędzel, który jest bardzo miękki. Myślę, że bardzo przyjemny, bardzo miękki, prawda? Faktycznie. Teraz lekko tylko omiatam sobie twarz. Zawsze zwracam uwagę na tę strefę T. Czyli taka ta partia, która najszybciej nam się wybłyszcza. No i teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Będzie to aplikacja różu. Róż, który jest w odcieniu brzoskwiniowym, wygląda w ten sposób. Nabiera tego charakteru bardzo angielskiego, czyli taki bardzo, powiedzmy, herbaciany, też różany. Tak, bo zawsze makijaż angielski mi się kojarzy z różą, z płatkami róży. Coś pięknego. I z herbatą. I z herbatą również. Uśmiech. Słuchajcie, właśnie jak nakładać ten róż, bo jest bardzo wiele technik. Najprostszą techniką, taką dla Was, jeżeli chcecie się nauczyć, jest po prostu uśmiech do lustra. Uśmiech. I lekko muskamy sobie najbardziej wystającą partię, czyli pędzelek cały czas sobie tak krąży kolistym ruchem, muskając policzek. Również lekko kryje rozświetlacz. On przenika przez puder, przez róż, powodując przepiękny efekt takiego promiennego rumieńca. Jednocześnie jest to szalenie kobiece. Nie bójcie się, dziewczyny, nakładać więcej różu, ponieważ róż ma tendencję do tego, że znika w ciągu dnia. Dlatego jeżeli z rana więcej go nałożycie, to efekt będzie przepiękny. O. Kończąc właśnie policzki, nie nabieram absolutnie różu. To, co mam na pędzelku, muskam sobie na całej twarzy, czyli czoło, nos i broda. Czyli głównie traktujemy sobie strefę T pędzelkiem i mamy ten taki przepiękny efekt rozświetlenia, muśnięcia. Róż i już. Róż i już. Etap cery mamy zamknięty, czyli tak właśnie wygląda przepiękna, promienna cera. Kolejnym etapem będzie segment oka i jeżeli chodzi o oczy, ja zawsze zaczynam od brwi. No i właśnie, jeżeli chodzi o brwi, dzisiaj użyję żelu do brwi z kolorem. Ze względu przede wszystkim na to, że masz swoje brwi bardzo piękne, bardzo gęste, ale też nie ma potrzeby podkreślania ich w taki bardzo graficzny sposób, bo będzie wyglądało to nienaturalnie. A pamiętajcie, że brew to jest taki trend, który zmienia absolutnie wszystko. Też na co dzień tak wygląda mój makijaż brwi tak naprawdę, że tylko przeczesuję żelem z kolorem albo ewentualnie samym żelem bezbarwnym. Doskonale. Ja mam pędzelek, to jest czysta szczoteczka. Lekko sobie wyczesuję brewki. No i teraz jadę z żelem. Żel numer 2. O, i lekko chwytam włoski. One pięknie się podkreślają. Nie mógłbym też podkreślić tobie graficznie brwi, ponieważ masz gęste, tak jak wspomniałam na początku, i wyglądałoby to szalenie nienaturalnie. Tak właśnie kiedyś spróbowałam sobie tego trendu tych Insta brows idealnych, wymalowanych i popatrzyłam w lusterko i tak, nie. Nie do końca. Nie. Nie czułam się w ogóle sobą, wyglądało to troszkę nienaturalnie, ale no faktem, no
Jest to pewna metoda makijażu brwi dla osób, które naprawdę lubią taki perfekcyjny makijaż, ale no, no też trzeba patrzeć, co kto lubi, kto się w tym czym czuje dobrze, tak? No. Zgadzam się z tym absolutnie, po to jest tyle trendów, po to jest tyle różnych wersji makijażu, że każdy wybiera dla siebie to, co mu się podoba i wie, że będzie dobrze w tym wyglądał. To wygląda przepięknie, jeszcze tego nie zobaczysz. Aj, a już chciałam sięgać po lusterko. Teraz oko. Jeżeli chodzi o oczy, słuchajcie, oko będzie szalenie minimalistyczne. Ja dzisiaj użyję dwóch cieni. Będą to cienie pojedyncze i kredka. Kredka, którą zrobię kreskę, będzie taka moja współczesna kreska, ponieważ ona będzie zrobiona na powiece i lekko wyciągnięta pędzelkiem. No po prostu efekt szalenie zjawiskowy. I teraz od czego zaczynam? Wracam z powrotem do korektora, ponieważ wcześniej w kuluarach zdradziłem Ci, że nałożę Ci dzisiaj na mokro. Mhm. Na mokro. Między innymi to jest technika z użyciem korektora. Czyli zamykam oczko, nakładam dosłownie 3 krople korektora na powiekę, pędzelkiem do korektora lekko rozprowadzam, również przy nasadzie. Jest to bardzo prosty makijaż oka. Tylko musimy dbać o to, aby ta powieka była właśnie wilgotna. Dlatego też proponuję, zrób to najpierw na jednym oku, a dopiero potem przejść na kolejne. Cień numer 14, Magnetic Rose, czyli jak sama słyszysz, mamy Rose w nazwie. I teraz lekko nakładam, muskając po prostu z takie... A można by też użyć na przykład opuszka palca? Nas przy pierwszym można, dotknięciu? Można, ale ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ ten cień jest takim cieniem bardzo dobrze tutaj w strukturze zbitym w formule, dlatego też on nie będzie się obsypywał i pigment ma mocny, stąd też pędzelek tutaj będzie bardziej fachowy, jednocześnie szalenie profesjonalny. Nakładając ten cień na powiece, pamiętaj, żeby nakładać go tutaj w załamaniu oka i lekko powyżej. Nie aplikuj go centralnie pod samym łukiem brwiowym, pod samymi włoskami. Cała ruchoma powieka. To jest miejsce, na którym powinien znaleźć się ten cień. W zewnętrznym kąciku pędzlem możesz lekko musnąć do góry. O, w ten sposób. Kolejny krok. Tym samym pędzelkiem nabieram jeszcze delikatnie tego cienia. Otwieram oko i bardzo subtelnie muskam na dolnej linii. Po linii rzęs. Opuszką palca wmasowuję i powinno to wyglądać tak. Efekt jednego cienia mamy gotowy. Co robimy dalej? Teraz musimy otulić kontur oka. Czyli sięgam sobie po matowy cień brązowy. Nabieram. Lekko przy nasadzie rzęs odbijam w górę, muskając sobie pędzelkiem. Otwieraj oko. Co chwilę podglądamy sobie w lusterku, oczywiście jak będziecie samodzielnie malowały i wykonywały ten make-up. Ja na razie nie daję lusterka Kinze. A szkoda. Twoim lustrem jestem ja. Jest niesamowita gradacja koloru. Kinga, jeżeli zechciałabyś spojrzeć w kamerę, tak żeby dziewczyny mogły to zobaczyć, mamy przepiękne przejście właśnie tego brązu, ten rozświetlający odcień wcześniej nałożonego cienia. Nabieram jeszcze odrobinę tego cienia, otwieram oko do góry i teraz pędzelkiem tym samym jadę po dole, po całej linii, po całej długości. W sumie dla takiego delikatnego efektu to mógłby zostać sam ten jeden cień pierwszy, prawda? Mógłby zostać, ale żeby obudować kontur i kształt oka, jednak ten ciemniejszy cień powinien się pojawić. I powtarzamy to samo na drugim oku. Zamykamy. Czyli cieniowanie mamy załatwione. Jeszcze nie zobaczysz tego. Teraz kolejny krok, słuchajcie, to jest kreska. Kreska, którą dzisiaj Wam proponuję, to kreska zrobioną za pomocą kredki, czarnej kredki. Można też wybrać brązową, ale ja specjalnie dam czarną, żeby był ten efekt. Od tego miejsca robimy kreseczkę mniej więcej dotąd i ona sobie wchodzi pięknie w rzęsy. Nie dociągamy tej kreski bezpośrednio do samego kącika wewnętrznego, żeby nie domykać oka. Dobrze, jedziemy. Zaczniemy sobie dobrze od tego oka i teraz tak, jedziemy. Dziewczyny, jak macie otwarte oko i widzicie tutaj tę lukę w zewnętrznym kąciku pomiędzy rzęsami, to na otwartym oku starajcie się to wypełnić. O. Teraz bardzo ważny element to jest pędzelek, który jest albo ścięty po skosie i tą ściętą stroną wyciągamy sobie kreskę na zewnątrz. Czyli będzie tylko taka smuszka tej kreski, dokładnie, że będzie ona na linii rzęs, będzie delikatnie wyciągnięta. Okej. I wzdłuż tej linii, którą zrobiliśmy pędzelkiem, cieniuję sobie kreskę. Otwórz oko. To jest taka baza do później wytuszowanych rzęs. To takie jest zagęszczenie optyczne rzęs. To wygląda naprawdę zjawiskowo. Zamykamy oko. Powtarzamy to na drugim oku.
Ostatnim elementem jest podkreślenie dołu oka. Ja zastosuję jeszcze czarną kredkę. Spójrz w górę. Lekko w zewnętrznym kąciku, dosłownie na linii rzęs. W ten sposób zaznaczam. I pędzlem, którym nakładałem wcześniej ten cień, taki matowy, brązowy, nie dokładając już cienia na pędzel, lekko to cieniuję. Wyciągając bardziej do środka. Ekstra. Spójrz w kamerę. Efekt jest. Dziewczyny, aby domknąć segment oka, tuszujemy rzęsy. Nigdy nie zostawiamy, aczkolwiek czasami są pewne typy urody, gdzie można pominąć tuszowanie rzęs. Ale u Ciebie, Kinga, jak najbardziej to zrobimy. Tusz sam czy z Extreme. Klasyczna szczoteczka. Klasyczna. Zbliż się troszkę główką do mnie. To, dziękuję. Tak. Patrzymy na dół. Lekko podnosimy sobie powiekę. Ja delikatnie tuszuję rzęsy, żeby nie uzyskać takiego bardzo mocnego efektu, bo chciałbym, aby ten makijaż był wersją dzienną. Dlaczego? Pamiętaj, żeby zawsze zostawić coś na wieczór, nie? Żeby był ten spektakularniejszy jeszcze bardziej efekt. Kochani, efekt na oczach widzimy gołym okiem, dosłownie. Został nam ostatni element, segment twarzy, usta. I dopiero po ustach Kinga zobaczy finalny efekt makijażu. Tak, już na to czekam i czekam i czekam. Od czego zaczynamy? Od konturówki, którą muszę lekko stępić na dłoni, żeby nie była ostra. Pamiętajcie, aby kontur zawsze wyrysowywać od kącika do góry. Poprzez właśnie uniesienie otwieracie usta, one są pełniejsze. Jak są dobrze nawilżone, to konturówka po ustach przepięknie tutaj przechodzi. Idealny efekt, kolor jest przepiękny. Ja również zamazuję usta konturówką. Dół podkreślam od tak zwanej łódeczki, czyli środka. I zaznaczam dolny kontur ust i wypełniam również usta. Kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o makijaż ust, jest pomadka. Nabieram delikatnie na pędzelek i wypełniam usta subtelnie. Tutaj mogę sobie pomóc opuszką palca. Ostatnim produktem, którego użyję przy makijażu ust, jest błyszczyk. O tym samym numerze i odcieniu co pomadka i delikatnie nakładam sobie, wypełniając usta. Uzyskujemy, odbijamy efekt takiej tafli i znowu opuszką palca lekko, lekko, bardzo muskamy sobie. Super, mamy to. Czy ja już mogę się zobaczyć? Możesz, śmiało bierz lustro. Dobrze. Tak to wygląda. Wow. Dziewczyny, to jest efekt makijażu angielskiego, czyli podkreślając i jeszcze tak podsumowując, przepiękna, świetlista cera, na której króluje róż. Zaznaczona linia rzęs za pomocą kreski. Kreskę wyciągnęliśmy w zewnętrznym kąciku. Pierwszy raz od nie pamiętam kiedy nie mam nałożonego bronzera. Jest naprawdę bardzo świeżo, jest to rozświetlenie, jest kolor, ale po prostu ten brąz, tego brak tego brązu, bo nie rzuca się w ogóle w oczy. Nie rzuca się i to jest jeden z takich trendów. Nawet skanując powiedzmy trendy, słuchajcie, na czerwonych dywanach, bo mieliśmy Oscary, BAFTE, to rzeczywiście to był właśnie taki efekt na skórze. Róż, rozświetlenie, wyrównanie kolorytu, naturalny efekt podkręcony troszeczkę na ustach, no i subtelne, rozświetlone oko, zawsze z kreską. To zawsze się sprawdza, bo to taki klasyk w sumie jest. Tak. Ja z efektu jestem zadowolony. Mam nadzieję, że też, również. Ja też, bardzo zadowolona. Naprawdę bardzo zadowolona i nie sądziłam, że po prostu ten brak bronzera nie będzie tak widoczny. Naprawdę jestem bardzo zachwycona i bardzo dziękuję Ci, że zrobiłeś po prostu tak piękny makijaż, który wygląda świeżo, młodo i jest dopasowany do mojej urody. Mi z tej całej kolekcji i z całego makijażu wpadł mi w oko ten rozświetlacz. Bo jak wszyscy dobrze wiecie, jestem fanką rozświetlenia i wszelkich rozświetlaczy, więc no na pewno to jest moim faworytem. Dajcie znać w komentarzu, który produkt Wam się najbardziej spodobał z tej całej linii, bądź który jest Waszym ulubionym. I do zobaczenia!